wszystkim, witajcie na moim kanale, zapraszam was dzisiaj na nową serię, której tutaj jeszcze nie było, w sensie niby była, ale nie w ten sposób. Czyli tak jak wam już wspominałam na Instagramie, zapraszam was na tegoroczną serię Vlogmas. Powiem wam, że tak się cieszę, sorry za moją chrypę. Tak jak mówiłam, zawsze tak mam rano, a niedawno wstałam, chociaż jest 11, zdążyłam się troszeczkę ogarnąć. Tutaj próbowałam ratować skręt moich włosów, żeby to nie wyglądało jakoś tak bardzo jak siano i chyba troszkę pomogło. Mam dzisiaj taki make-up, no make-up, brwi, rzęsy, trochę różu sobie nałożyłam. Pasuje mi do koszulki i tak trochę naturalnie wygląda. I delikatnie korektor na krostki, ale teraz tak moja cera już jest. Troszkę się ogarnia, trochę nie do końca, zobaczymy jak to będzie. I jeszcze wam tylko powiem, że dzisiaj jest wtorek, 1 grudnia, czyli dzień, na który czekałam od bardzo, bardzo, bardzo dawna. I mega się z tego powodu cieszę, że już nastąpił, wreszcie nastał ten grudzień. No i co, długo mi tutaj nie było na YouTubie. Wrzuciłam, w sensie miałam być miesięczna przerwa, ale jak widzieliście, wrzuciłam niedawno film na temat mojego pokoju. No i... nie wiem, czy to przez tą przerwę, czy po prostu przez to, że już widzieliście dosyć ten pokój na vlogach, ale jakichś tam super zasięgów nie mamy. Mam nadzieję, że te vlogmasy jednak wam przypadną do gustu i że więcej osób będzie je oglądać. No bo nie chciałabym, żeby przez taką 3-tygodniową przerwę, żeby wszystkie zasięgi spadły i w ogóle, żebyście przestali mnie oglądać. No więc, no co, zapraszam was do oglądania vlogma 2020. Dobra, więc teraz mam WF, sorry za mój zakurzony komputer, muszę go umyć, ale zawsze, coś nie zawsze, ale bardzo często na WF-ie pan nam puszcza filmiki właśnie Moniki Kołakowskiej, żebyśmy sobie ćwiczyły, albo właśnie robimy takie teoretyczne lekcje z jakichś tam zasad, koszykówki, siatkówki i tak dalej. Ale ogólnie miałam przed chwilą matematykę i była kartkówka, w sensie już myślałam, że jej nie będzie. Pani wczoraj mówiła, że może zrobi, ale właśnie, że na kamerkach będzie, więc się trochę przestraszyła, bo wiedziała, że jak ktoś nie ma kamerki, to ocena w dół, więc już tutaj wiecie, gotowa, ale całą lekcję robiliśmy normalnie, po prostu dalej temat, funkcję kwadratową i 5 minut przed końcem pani mówi, że wchodzimy w linki i robimy kartkówkę i jakby ciężko było ją przesłać bardzo, bo co się było na to 10 minut, to były 3 zadania, z tego tak w sumie 4, ale ciężko było przesłać, trzeba było jakby plik w Wordzie przesłać i tak dalej, no takie trochę zagmatwane to było. Więc tym się przez to chyba 5 minut trochę po czasie wysłałam, ale ogólnie sytuacja jest opanowana. Dobra, nie będę wam tak szczegółowo opisywać może tych moich lekcji, bo wydaje mi się, że was to nie interesuje. Chociaż bardzo często jak na vlogach opowiadam o szkole, to właśnie piszecie, że super, żebym więcej opowiadała, bo jesteście tym tematem zainteresowani. Więc w sumie sama nie wiem, ale dla mnie to się wydaje strasznie nudne i jakby tylko wam opowiadam po prostu o tym, jak bardzo się zestresowałam przy jakimś sprawdzianie. Ale właśnie to była kartkówka z ostatniej lekcji, którą tak w miarę ogarniałam, ale zadania były takie trudne, że no tak średnio, średnio bym powiedziała. Ale dobra, teraz przejdźmy do ciekawszej części tego vlogmasa, bo będziemy otwierać kalendarz. A może jeszcze najpierw wam pokażę moje paznokcie, bo ogólnie wczoraj byłam na pazurach. Z Laurą właśnie byłyśmy na nowych świątecznych paznokciach. Ogólnie wyglądają trochę takie, wiecie, już na Wigilię i mogłabym je sobie zrobić już tak tuż przed samymi świętami Bożego Narodzenia, ale stwierdziłam, że wolę jechać, bo jakby zawsze robię sama. Już bardzo, bardzo dawno nie byłam w ogóle u kosmetyczki na paznokcie, no bo wiecie, mam całą szufladę rzeczy do paznokci, wszystko już tak mniej więcej ogarniam, jak to się robi, ale ja moje paznokcie wiecznie coś mi się w nich nie podoba, więc ja siedzę je gryzę, takie podgryzam i one mi odpadają po tygodniu, po 2 tygodniach, a teraz chciałam mieć na cały grudzień, nie, staram się ich nie gryźć, na cały grudzień i takie bardzo, bardzo ładne, właśnie specjalnie dla was, żeby wam się ładnie oglądało, żeby wam się milej oglądało właśnie moje vlogmasy, no to stwierdziłam, że będę miała takie, może mieć takie dowalone paznokcie w kosmos, za chwilę wam pokażę z bliska. Proszę bardzo, tak prezentuje się ta ręka. Tutaj mam takie złote paznokcie, pasują mi do pierścionków, więc to mi się podoba. I takie oto śnieżynki na tych czerwonych dwóch. Ale ta ręka jest chyba ładniejsza tutaj, bardziej mi się podobają te śnieżynki, proszę bardzo. No przepiękne są po prostu, no ja bym sobie sama takiej w życiu nie zrobiła i wiedziałam o tym, że po prostu chcę mieć dowalone na ten grudzień. No i że po prostu sama takich nie zrobię, a nawet jakbym zrobiła, to wiecie, szybko by mi odpadły. No ale na przykład te, no wzorków na pewno bym sobie sama nie zrobiła, bo te wzorki są, wiecie, to nie są jakieś naklejki, tylko to są po prostu malowane śnieżynki takim spider żelem. Dobra, w ogóle zobaczcie, mój outfitik ostatnio to jest taka oto koszuleczka na ramionczka, bluza i dresiki oczywiście. Teraz akurat mam takie białe, ale to się w sumie często
zmienia. Dobra, więc musiałam się trochę pobawić ustawieniami w aparacie, bo ustawiłam sobie portretówkę i nie mogłam wam ładnie wyostrzyć. Ale ogólnie tak, zacznijmy od tego, że najpierw opiszę wam moje kalendarze, no bo wiadomo, jeszcze wcześniej wam tego nie zdradzałam. Tutaj właśnie na tych dwóch mebelkach sobie je ustawiłam. Myślę, że to bardzo fajnie wygląda, chociaż dosyć jest tutaj ciasno. Ale tak, pierwszy kalendarz to jest jak co roku standardowo, tradycyjnie kalendarz od Laury. Ale zobaczcie, jaki jest ładny papier w tym roku, bardzo mi się podoba. No i co, to są 24 takie torebeczki. Te torebeczki zamówiłam na Allegro, jak były kiedyś dostępne w Ikei. Są trochę pognięcione po tych wszystkich latach, ale myślę, że to jakoś nie będzie nam bardzo przeszkadzało. No i one są tak ponumerowane. Tutaj są właśnie, o proszę bardzo, dzisiaj za chwilę otwieramy jedynkę. I tak, on wydaje mi się, że to robi najlepszy efekt i co roku to jest mój po prostu ulubiony kalendarz. Jakby nie wyobrażam sobie już teraz grudnia bez kalendarza od Laury, zawsze nawzajem sobie robimy. I tak, kolejny kalendarz to jest kalendarz z herbatkami. Zamówiłam go na Allegro za jakieś 50 zł. No i tutaj są po kolei numerki, więc ja będę musiała szukać, ale on przepięknie już pachnie herbatkami. Już się tak bardzo nie mogłam doczekać, kiedy go otworzę. Kolejny to jest Milka i tutaj będą czekoladki. Oj, wszystko mi leci. Halo, halo, stój, czekaj, zaraz przyjdzie twoja kolej. Zobaczcie, tu będą czekoladki Oreo, Toffee. To zielone, to nie wiem co to jest, karmel i też karmel, tylko to jest jakiś inny karmel. Dobra, no nie wiem o co chodzi, ale też to się zapowiada pysznie. Jeśli chodzi o ten największy kalendarz i prześliczny, taki różowiutki, jest jak widzicie z Douglasa, on jest naprawdę gigantyczny. I kupiłam go za, a właśnie, może jeszcze cenowo, ten jest z Biedronki za jakieś 2-3 dyszki. Ten właśnie mówiłam za Allegro 50, Douglas jest za 150 w tym roku, czyli troszeczkę stanią mam wrażenie, że jakby zawsze chciałam, jakby co roku sobie właśnie zastanawiałam się, czy nie kupić kalendarza z Douglasa, ale zawsze jak oglądałam na YouTubie jakby co tam jest w środku, to stwierdziłam, że to się nie opłaca wydawać prawie 200 zł na jakieś miniaturki. I wydaje mi się, że zawsze kosztował 160, 170 zł, a w tym roku 150 zapłaciłam za niego, zamówiłam go na stronie Douglasa, no bo jeszcze wtedy były zamknięte galerie, jak to robiłam, bo ja wiecie, wszystko już z miesiąc to wszystko tutaj czeka na mnie, więc wyobraźcie sobie, ile razy miałam ochotę zerzeć już te czekoladki, ale tego nie zrobiłam. No i tutaj kolejny kalendarz słodyczowy, zamówiony na Allegro za jakieś 40 zł. I tutaj będą takie miniaturki, na przykład frutelli, tutaj jakichś takich zagranicznych sticksów, słodyczy, frutella mini, chupa chups mini, mentos mini, takie śmieszne rzeczy. Wydaje mi się, że on może być dosyć ciekawy, jakby wiecie, chciałam z jakimiś takimi fajniejszymi słodyczami. No, więc w tym roku takie oto 5 kalendarzy. W ogóle wiecie, co jest najlepsze? Że jest 12:15, a ja wstałam rano na lekcję i ja od tamtej pory nic nie jadłam, a ja jestem tak zawsze głodna, jak wstaję rano, bo jakby staram się wieczorem długo jakby nie jeść nic przed samym spaniem, więc jestem już głodna, jak idę spać, więc jak się budzę, to jestem potrójnie głodna, a nie miałam czasu nic zjeść, bo byłam zestresowana tą kartkówką z matematyki. Musiałam się szybko pomalować, ogarnąć i dla was, i dla panią matematyki, żeby włączyć kamerkę, w końcu nie włączyliśmy tych kamerek. Ubrać się, ja zwykle tego nie robię, zwykle leżę cały dzień w łóżku i wiecie, teraz muszę, to jest taka moja motywacja mega na ten vlogmaster, żeby właśnie się tak ogarniać bardzo, żeby się malować, ale w sumie jak się pomaluję, jak się ubiorę, to się też lepiej czuję, więc może to też dla mnie ma jakieś plusy, no ale tak wiecie, żeby was nie straszyć, to zrobiłam chociażby taki make-up, no make-up troszeczkę. Dobra, jak zwykle za dużo gadam, zaczynamy od kalendarza od Laury, bo jestem go najbardziej ciekawa. Pierwszy numerek, zobaczcie jak ładnie zapakowany, proszę bardzo. Co to może być? Obstawiam, że tak po kształcie to albo jakiś taki krem do rąk, albo nie wiem, trochę za duży, albo żel do mycia twarzy, taki mały, nie wiem. O wow, jakby nie zgadłam, ale mega się cieszę, bo to jest coś dużo, dużo, dużo lepszego. Dobra, będę wrzucać śmieci na podłogę jak zwykle. To jest coś dużo lepszego, bo zobaczcie, to jest krem do twarzy z SPF-em 50. Tak, SPF 50, krem, żel do opalania z korektą odcieni. Przeznaczone dla tych, którzy chcą ochronę UV przy zachowaniu funkcji makijażu za jednym razem. Nie, z holika. Krem z filtrem pod makijaż. Make-up sun cream. Ale super. I on ma jakby jakiś kolor chyba dawać? Szybko się wchłania, nie pozostawiając lepkiej warstwy na twarzy. To jest bardzo ważne. Bo jakby kremu z filtrem powinniście używać codziennie, pamiętajcie o tym. Czy zima, czy lato, czy jesień, szczególnie jak używacie kwasów. Ja używam kwasu z The Ordinary, więc powinnam teoretycznie codziennie nakładać krem z filtrem. Ale nie mam do tej pory żadnego fajnego, więc tego unikałam, bo mi się lepiły na twarzy, miałam wrażenie, że mi wysypywały. Bałam się w ogóle ich używać.
Wszystko było dla mnie za tłuste, makijaż mi się na tym nie trzymał, więc po prostu tego unikam, a to jest typowo pod makijaż, scholika, holika. To jest coś super, jakby wow, dziękuję Laura, bo to jest genialne. Z herbatki, tutaj będziemy po kolei po prostu takie kwadraciki sobie wyciągać. Jeszcze nie wiem, jak to wyciągnąć. Kurde, jak sobie połamię paznokcie, specjalnie to są moje paznokcie do zbierania kalendarza, za chwilę sobie połamię wyciągając. Nie pachnie. O matko, wiecie, jak ja się nie mogłam doczekać tego grudnia, jakby dla mnie to jest takie spełnienie marzeń, że już jest ten grudzień. Naprawdę, to są jakby takie angielskie herbatki właśnie z tego, co czytałam. Tutaj też jest tak napisane. O, tutaj już mam z tyłu opis. To jest organiczna zielona herbata z cynamonem, goździkami, dobra, resztę nie wiem, i granatem, o. Zobaczcie, tak wyglądają te herbatki. Bałam się, że właśnie to będą takie sypane, żeby sobie samemu parzyć, ale są jakby w saszetkach, więc jest super. Dobra, znowu coś mi tutaj, musiałam iść tam do komputera na chwilkę. Ciężko mi się nagrywa, bo nagrywam to tak między lekcjami, trochę na lekcje, wiecie jak to jest na zdalnych. Ale dobra, teraz otworzymy sobie może ten, bo mam ochotę na coś dobrego, muszę zjeść śniadanie. Zaraz pójdziemy je zrobić. A gdzie tu jest jedynka? O. O, zobaczcie, mamy dzisiaj mentosy mini pomarańczowe. I jedynkę z Milki otwieramy. O, mamy dzisiaj ten mandel caramel. Nie wiem, o co chodzi, ale całkiem spore są te czekoladki, więc fajnie. Mam nadzieję, że nic nie było szklanego ani nic w tych rzeczach od Laury, bo wszystko mi poleciało. Ej, nie wiem, czy nie muszę jakoś inaczej tego poustawiać, coś z tym zrobić, bo ładnie wyglądało, ale jak widzicie... Ale jeszcze wam pokażę, o zobaczcie, w porównaniu do tego wszystkiego, jaki wielki jest ten kalendarz. O, tutaj jakieś... a nie, nie takie duże. O, zobaczcie, mamy dzisiaj... z tej marki Anna Jak, ona jest chyba często w tych Douglasowych kalendarzach, jeśli źle wymawiam, to przepraszam, coś bambusowego i nie wiem, o, face care, czyli chyba kremik do twarzy, tak, produkt pielęgnacyjny do twarzy, jakiś taki bambusowy mały kremik, fajnie. Z tym, bo wiecie, to nie jest taka miniaturowa próbka, tylko taki już coś troszkę większego, ale jednak nadal małe, ale dobra, podoba mi się, to mi się bardzo podoba. Bardzo fajne rzeczy, dzisiaj najbardziej się cieszę z tego kremu do twarzy, chociaż z tego bambusowego też się bardzo cieszę. Mam mnóstwo kosmetyków na zapas, mnóstwo niepotrzebnych rzeczy, które pewnie będę oddawać jeszcze później na prezenty, więc jakby mi już wystarczy kosmetyków, a tutaj właśnie będzie głównie pielęgnacja z tego, co patrzyłam, więc... właśnie na tym mi zależało, bo jednak bardziej mi zależy na pielęgnacji niż na takim typowym makijażu. Cieszę się strasznie, strasznie, strasznie. Wiecie, ja od miesiąca nie mogłam się doczekać tych vlogmasów. Jakby ja nie wiem, czy ja w ogóle podołam, bo ja nigdy nie robiłam czegoś takiego. Jakby wiecie, jednak zawsze jak nagrywałam co roku vlogmasy, to były takie vlogmasy... 2-3-4-dniowe, które wrzucałam 2-3 razy w tygodniu, raczej częściej 2 razy w tygodniu i to już było męczące, a teraz codziennie nagrać, montować, jakby wiecie, dla was to się może wydaje takie, a dobra, pogadam sobie głupotki, wrzucę sobie na komputer, przesyłam i koniec, ale ja jednak dużo więcej mam materiału niż wam go wstawiam, bo mi się buzia nie zamyka, ja gadam bardzo dużo, jeszcze przy tym dużo, czasami się tak szybko gadam, że się tak zapętlam i się mylę i mam dużo do wycinania i też dużo takich niepotrzebnych rzeczy do wycinania, jak mam na przykład za dużo materiału i właśnie na tych vlogmasach myślę, że tak może być, więc po prostu boję się, że będę miała wszystkiego za dużo. W sensie dużo, bardzo dużo czasu poświęcę na montowanie tego, więc chyba będę robić tak, że będę na bieżąco, właśnie na przykład mam przerwy między lekcjami, czasami półgodzinne, czasem 15-minutowe, to będę w tych przerwach już sobie pliki na bieżąco zgrywać, właśnie chyba teraz to co nagrałam już sobie przerzucę na komputer i będę po prostu montować. Ale ogólnie chciałam wam powiedzieć, że jakby już od praktycznie 2 miesięcy planuję te vlogmasy i się do nich myślę całkiem dobrze przygotowałam, bo mam dosyć w miarę zaplanowane co jak na każdym vlogmasie, jakiś taki, no nie na każdy vlogmas, ale jakieś takie pomysły sobie spisałam na większość z nich i mam nadzieję, że to mi się uda zrealizować. Jeszcze tylko bym chciała tamten napis sobie zmienić na vlogmas 2020 czy coś takiego. Hej, jesteśmy już w kuchni, mam hałeczkę na śniadanko.
jak zwykle to jest chyba moje ulubione śniadanie i najszybsze, więc zwykle właśnie jem sobie chałkę z miodem albo z dżemem na zdalnych. To jest takie moje typowe ulubione śniadanie. W ogóle naprawdę jest prawie 13, a ja dopiero jem śniadanie. Jakby muszę się przestawić, bo wiecie, jakie cyrki robię na tych zdalnych. Jak ja bym wam opowiedziała, co ja robię, to byście się złapali za głowę. Po prostu ja mam wyrąbane we wszystko. Jakby uczę się, ale dopiero później, o godzinie, o której mam ochotę się uczyć. Jak nie mam ochoty, to ja wtedy śpię. I jakby zależy, jaka jest lekcja, bo jak są takie lekcje, że nauczyciele nie zadają takich personalnych pytań, czyli na przykład chemia, czy fizyka, czy wiedza o mediach, to tam mam takich chilloutowych nauczycieli, którzy nie zadają takich personalnych pytań, że wiecie, że biorą i nagle trzeba się obudzić, bo coś pytają. Na takich lekcjach, na których właśnie tak pytają, no to niestety nie mogę spać, no bo wiadomo, ale właśnie na takich niektórych porannych lekcjach to sobie przysypiam, albo taki jestem takim półśnie, jednym okiem coś patrzę, no jednym okiem słucham. Matko, właśnie to są moje teksty. Jakby, okej, postaram się po prostu wam tego nie wycinać, bo nie będę w stanie, więc jakby przepraszam was, jak czasem będę mówić jakieś głupie rzeczy. Ale teraz chcę, żeby ten vlogmas to był taki totalnie naturalny vlog, jak widzicie, nie wiem, wyglądam jakoś dziko dzisiaj, zebrałam was właśnie ze sobą do kuchni na robienie śniadania. No jakby to ma być moje codzienne życie, więc chciałabym je pokazywać wam tak, jak rzeczywiście wygląda, postaram się tylko delikatnie malować, żeby was nie straszyć z rana. No i co, tak to moje codzienne życie, więc mam nadzieję, że coś takiego wam się spodoba. Jestem tak strasznie podjarana, jestem tak dumna z siebie, że się podjęłam tego, po pierwsze. Mam nadzieję, że się uda mi, że się nie poddam, że dam radę, że nie będę miała tyle nauki, bo wiecie, teraz niedługo jest wystawienie ocen, więc trzeba trochę, wszyscy nauczyciele tak ruszyli z kopyta, tak wiecie, tak siup, tak polecieli i po prostu wszyscy nagle coś chcą od nas, czekajcie, bo lodówkę sobie otwieram w ogóle gadając do was. No jakby po prostu wszyscy nagle się uparli, że tak, że ocen, że potrzebują ocen, się obudzili. Więc no teraz to jest taki najgorszy okres, bo w sumie do 2 grudnia, dzisiaj jest, a dzisiaj pierwsze, no to chyba jakoś do jutra trzeba wystawić oceny proponowane, a później mamy chyba 2 tygodnie na poprawienie, w sensie no już do wystawienia tych normalnych. Więc teraz jest taki okres czasu, że wszystkim zależy na ocenach. Więc w sumie ja mam dosyć taką pewną sytuację ze wszystkich przedmiotów, w sensie nie mam tak, że muszę z czegoś naciągać oceny, ja raczej jestem taka, że cały rok pracuję dosyć podobnie, w sensie mam podobne oceny jakby z jakiegoś przedmiotu, jak jestem czwórkowa, to raczej mam same czwórki, więc nie mam tak, że muszę to sobie naciągać czy coś i teraz mam jakiś problem. Raczej ze wszystkiego mam dobrą sytuację, w ogóle mam świetne oceny w tym roku, jakby naprawdę nie chcę się chwalić, ale przez to półrocze mam praktycznie rewelacyjne oceny, więc jakby jestem z siebie dumna. Chyba słaby kadr mam, ale posiedziałam dla was łóżko specjalnie, naprawdę też jest wyczyn. Matko, dla mnie wyczyn posiedzieć łóżko, bo ja wiecznie tak leżę w tym łóżku pod kołdrą cały dzień, ja potrafię tak przeżyć autentycznie cały dzień. To jest moje życie aktualnie teraz. Jakby ja przez pierwsze 2, jak nie 3 lekcje leżę w łóżku, później wstaję, później umyję twarz, to już jest wyczyn, wtedy już jestem taka obudzona, później jem śniadanie na tych kolejnych lekcjach, później na kolejnych coś tam uważam, też zależy od lekcji, jak jest jakiś kartkówka, że sprawdzę, no to wiadomo, muszę siedzieć i tak dalej. Jak jest hiszpański, angielski, polski, to uważam i tak naprawdę, naprawdę nie mogę spać, nie mogę nic zrobić, tylko siedzę przy tym biurku i uważam. To są takie lekcje, na których bardzo często właśnie te nauczycielki mnie pytają. Hiszpański, angielski, polski, to jest takie trio takich wymagających przedmiotów. I matematyka, o, matematyka, wiadomo, to 4. I to są takie przedmioty, na których tak naprawdę siedzę skupiona. A na całej reszcie, szczerze mówiąc, troszeczkę mam wysrane, troszeczkę robię różne rzeczy. Oj, budzik mi dzwoni. A, dobra, to jest mój budzik. Ja ogólnie też mam taki system, że mam ustawione budziki na całe pełne godziny, bo ja zawsze o pełnych godzinach zaczynam jakby kolejną lekcję, więc jakby, żeby nie zapomnieć, kiedy mi się skończy przerwa, to mam ustawiony budzik na 12, 13, 14, tak każdej pełnej godzinie, żeby wiecie, wiedzieć, że no taki dzwonek jak w szkole, tylko że to jest po prostu mój budzik. Tak nagrywać bardziej w dzień, no bo po pierwsze jest jasno, po drugie
no wieczorem już muszę tak bardziej ogarniać tą lekcję w ogóle. Dobra, no i nie wiem, ja ogólnie zwykle robię tak, że pomiędzy lekcjami właśnie odrabiam lekcje z innych lekcji, albo najróżniejszych lekcje odrabiam wraz z domową z innych lekcji, teraz właśnie na tym zdalnym. Ale teraz właśnie między lekcjami będę sobie do was gadać, opowiadać wam o moim dniu i wieczorkiem będę się brać za montowanie tego. Nie wiem, jakiś taki muszę sobie system po prostu wymyśleć, więc teraz biorę tutaj komputer. Nie wiem, czy najpierw filozofia, czy najpierw vlogmas. Filozofia czy vlogmas? Vlogmas. Także tak, tak ustawiłam sobie mój plan dnia dzisiejszy, bardzo chaotycznie. Ja wiem, że dzisiaj w ogóle ja nie, sama nie wiem, co ze sobą robię, ale dzisiaj mam bardzo dużo energii, bo ja normalnie tak nie mam w dzień. Ja zawsze mi się wieczorem i w nocy włączam mnóstwo energii, a w dzień nie mam w ogóle. Ale dzisiaj przez to, że jest vlogmas, to ja mam masę energii. W ogóle te lampki mnie wprawiają w tak bardzo świąteczny nastrój i one dają taki fajny klimat, że nieważne, czy jest wieczór, czy jest dzień, czy noc, ja zawsze mam je praktycznie zapalone. I dzięki nim ja czuję się, jakby już było święta, autentycznie. Jeszcze jak jem sobie mandarynkę, to już totalnie święta na całego. No dobra, kochani, nie wiem, co tu się dzieje, ale próbowałam ułożyć nawet vlogmas 2020, ale nie mam drugiej dwójki, więc tylko tutaj. Tutaj mi się uda. Zobaczcie, mam wszystkie światło zgaszone i zobaczcie, jak dużo światła dają te lampki. Naprawdę to jest po prostu teraz moja ukochana rzecz w moim pokoju, naprawdę. Jeszcze S. Gdzie jest S? Gdzie jest S? O co tu chodzi w ogóle? Nie mam w ogóle tyle baterii, jest mi potrzebne do oświetlenia tego wszystkiego. Jeszcze będą dekoracje niedługo. Jestem jakaś cała czerwona w ogóle, nie wiem, o co chodzi, ale zjadłam sobie obiadek. I już jest w sumie dosyć późno, a chciałabym jeszcze Cię wstawić, mam ten film, w ogóle mam całą czerwoną szyję, bo się podrapałam. Te pazury są tak ostre od spodu i w ogóle są tak cieniusieńkie, że ja zawsze jak sobie robiłam sama, to robiłam takie mega grube te paznokcie, a te są cieniutkie. I też takie bardzo ostre na końcu, że wystarczy, że się delikatnie wezmę i mam już całą szyję czerwoną. Ale bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli Wam się spodobał, zostawiacie kciuki w górę. Przypominam Wam, że następnym razem już film nie będzie tego samego dnia, czyli vlogmasa numer 2 spodziewajcie się pojutrze dopiero, chyba tak raczej. Raczej pozostałabym przy tej formie, chcę Was też przyzwyczaić do tego, że tego samego dnia będzie na bieżąco, bo po prostu wydaje mi się, że to będzie dla mnie troszkę niewygodne. No, ale jeśli Wam się podobało, zostawiacie kciuki w górę i widzimy się już niedługo w kolejnym vlogmasie. Buziaki, pa, pa!